W faktach sprawdzamy, co dalej znikł zwykłymi organami ze szkoły muzycznej przy ulicy Łowieckiej we Wrocławiu. Na poddaszu tej placówki kryje się prawdziwy skarb. Jeden z najlepszych instrumentów szkoleniowych w kraju. Za kilka miesięcy uczniowie i nauczyciele przeniosą się do nowego budynku przy ulicy Piłsudskiego. A co z organami? Pyta Anna Tus. Żeby posłuchać dźwięku organów, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Najpierw należy pokonać niezliczone schody, które prowadzą aż na poddasze. Ale trud się opłaca. Zapraszam bardzo na zaplecze, żeby zobaczyć instrument od wewnątrz. Organy zostały przeniesione na samą górę po powodzi z 1997 roku. Instrument został wówczas częściowo zalany i wymagał remontu. Już odzyskał dawne brzmienie. Te organy mają szansę brzmieć jeszcze lepiej. Mają szansę, bo mają duży potencjał, ale ze względu na wielkość tej sali, w której teraz się znajdują, no musiało być nieco ściszone, nieco ograniczone brzmienie. Za kilka miesięcy uczniowie i nauczyciele powinni się przenieść do nowego budynku. Jest w nim super nowoczesna sala koncertowa. To, co widzimy tam na scenie, jakby nie jest efekt końcowy, dlatego że widzimy przestrzeń przygotowaną dla... No, można też powiedzieć najważniejszego instrumentu w tej szkole, czyli organów. Jednak przeniesienie instrumentu to olbrzymie przedsięwzięcie. Trzeba go rozłożyć na części, ponownie złożyć, a niektóre elementy na nowo przebudować. Instrument waży prawie 10 ton, jednak tych elementów jest bardzo wiele. Jeżeli mamy 48 głosów, to trzeba liczyć około ponad 2,5 tysiąca piszczałek. Muszą to specjaliści przenosić, ponieważ jest to bardzo skomplikowane urządzenie. Jest tutaj też i elektronika w tym. Dlatego koszty są bardzo duże. No nie wiem, ile może kosztować, ale w granicach chyba 800 tysięcy. Szkoła podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będą pieniądze, ponieważ mamy obiecane w ministerstwie, że będziemy je przenosić. Kiedy organy zostaną zainstalowane w nowym miejscu, nie wiadomo. Udało nam się za to dowiedzieć, co dalej z budynkiem przy ulicy Łowieckiej. Na jakiś czas przeniesie się tu szkoła muzyczna z Podwala, gdzie przeprowadzony zostanie remont. Później kamienica przy Łowieckiej stanie się własnością miasta. Wrocław, Anna Tusk.